wyścig pracy trwa we wszystkich galeziach naszego przemysłu. Fabryka sukienniczych za szczytną godność przodowników pracy zdobyły kobiety. 18-letnia Halina Lipińska zwyciężyła w młodzieżowym wyścigu, obsługując jednocześnie 6 krosien. Wykonana 189% normy. Brawo, panno Halinie! Zofia Kruszyńska 30 lat pracuje już w skali. Dzisiaj obsługuje 6 warsztatów i osiągnęła 146% normy. Na pierwszej ogólnopolskiej naradzie wielowarsztatowców, która niedawno odbyła się w Łodzi, Kruszyńska powiedziała, że sukcesy przezawdzięcza punktualności i dobrej organizacji pracy. Oto najlepsi dwuchmiarze, przerodnicy pracy, której celem jest odbudowa kraju i dobrobyt mas pracowników. Atelier filmu polskiego w Łodzi odwiedził minister kultury i sztuki Stefan Dybowski. Na zdjęciu widzimy pana ministra w dekoracji filmu Ulica Graniczna. Kilka dni później gościliśmy w naszym atelier przedstawicieli kinematografii czeskiej z dyrektorem Lubomirem Linhartem na czele. Wszyscy filmowcy obecni byli podczas zdjęć do filmu Oświęcim. W Ministerstwie Kultury i Sztuki podpisana została polsko-czeska umowa filmowa przewidująca współpracę artystyczną, gospodarczą i szkoleniową. Akt podpisali dyrektor Czechosłowackiego Towarzystwa Filmowego inżynier Linhart oraz dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego Film Polski inżynier Albrecht. Przy podpisaniu byli obecni ambasador Heyret i minister Dybowski. Jednym z głównych zadań planu trzyletniego jest odbudowa wsi. W pierwszym etapie zajęto się przede wszystkim terenami zniszczonymi przez wojnę. Największe nasilenie prac widzimy w województwie rzeszowskim, gdzie do chwili obecnej oddano już do użytku 400 zagród. W końcu planu trzyletniego w tym województwie odbudowanych będzie 3000 zagród. Oto wieś Lubla, koło Jasna. Już wkrótce wszyscy gospodarze przeniosą się do nowo zbudowanych domów oświetlonych elektrycznością. Duże straty ponieśliśmy również w pogłowiu zwierząt domowych. Pod kątem potrzeb rolnictwa prowadzona jest w Polsce od 2 lat racjonalna hodowla koni. Oto państwowa stadnina w Michałowie koło Zamościa. Rasowe okazy krwi angielskiej i angloarabskiej pomogą hodowcom uszlachetnić typ konia użytkowego. Tegoroczny przykubek. 29 rybaków, które rozdzielone będą między poszczególne ośrodki. Dumą stadniny jest ogierka stóp pełnej krwi angielskiej. Równocześnie z rozwojem mechanizacji gospodarstw rolnych zwiększa się i polepsza coraz bardziej stan pogłowia końskiego. Przeglądem naszego dorobku w dziale hodowli drobnego inwentarza była doroczna wystawa królików w Katowicach. 800 okazów stanęło do konkursu piękności. Te króliczątka to jedna rodzina, przyszły na świat na wystawie. Pomyśleć tylko, co by to było, gdyby wystawa trwała cały rok. Oto laureaci konkursu na najpiękniejsze futerko. Ciągną w góry załadowane ziarna. To chłopi, którzy spełniają obowiązek obywatelski, zwłaszczają zbożem podatek gruntowy. Oto zdjęcia ze Ściebodzina na ziemi lubuskiej. Ludność miejscowa, repatrianci i osadnicy wojskowi dali ziarno w terminie. Szczycie zboża przodują województwa poznańskie i warszawskie. Polski rolnik spełnia swą powinność. Chleba będziemy mieli pod dostatkiem. Syp zboża nie został wprawdzie jeszcze ukończony, lecz młyny pracują pełną fachą.
Oto młyn w Oleśnicy koło Wrocławia należy do najnowocześniejszych w Europie. Jest on całkowicie zautomatyzowany, a jego przeciętna zdolność przemiałowa wynosi 150 ton zboża dziennie. Przybyło tu ostatnio kilkaset tysięcy ton ziarna ze Związku Radzieckiego. Po zważeniu i oczyszczeniu zboże przechodzi do walcowni, po czym sortowane jest na odsiewacza. Zapakowana jest automatycznie w maszynach, które jednocześnie rejestrują wagę każdego worka. Magazynów mąka rozchodzi się na całą Polskę dla zaopatrzenia ludności pracujących. Do kopalni węgla Zabrze Wschodnie przybyła delegacja antyfaszystowskiego komitetu kobiet radzieckich. Są to przodownice pracy i przedstawicielki radzieckiej nauki. Ustawione serdecznie powitane przez polskich górników. Gości interesowały warunki pracy na kopalniach i hutach. Oto huta Pokój w Nowym Bytomiu. W wiedzeniu kobiety radzieckie obecne były w Katowicach na wielkim zebraniu kobiet Śląskich. W imieniu gości pozdrowiła zebranych profesor Uniwersytetu Aleksandra Cholukowa. W Polsce odbył się wielki festiwal radiowy muzyki słowiańskiej z udziałem artystów pięciu państw. Oto fragment koncertu inauguracyjnego pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga. Chór dziewcząt bułgarskich odśpiewał pieśni ludowe. Do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Moskwie przybyli chargé d'affaires Wielkiej Brytanii Robert i ambasador amerykański Smith. Wręczyli oni uroczyście dokumenty ratyfikacyjne umów pokojowych z państwami, które walczyły po stronie Niemiec. Rumunią, Bułgarią, Węgrami i Finlandią. Zgodnie z umową dokumenty te przechowywać będzie rząd radziecki. Protokół przyjęcia podpisali minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego Mołotow. Chargé d'affaires Wielkiej Brytanii, Robert. Ambasador Stanów Zjednoczonych, Smith. W Amsterdamie toczy się niecodzienny proces, który upodobnił salę sądową do galerii obrazów starych mistrzów. Niestety jest to tylko zbiór wspaniałych falsyfikacji. Na ławie oskarżonych zasiada genialny fałszerz, artysta-malarz Van Meegeren, który doszedł do mistrzostwa w podrabianiu dzieł słynnych malarzy. Dowody oskarżenia, szklanki i butelki z pracowni Van Meegerena, które służyły malarzowi jako modele.
Nawet muzeum w Rotterdamie dało się nabrać i zakupiło ten rzekomy oryginał obrazu Chrystus w Emał. Oto kilka innych falsyfikatów, za które znawcy sztuki płacili po 1,5 miliona guldenów. Wnętrze rzekomo od Piotra de Hocha i błogosławieństwo Izaaka, które miało uchodzić za dzieło Vermeera. W dokach londyńskich wybuchł straszliwy pożar. Ogień podsycany silnym wiatrem objął w sławie mieszczące 8 tysięcy ton gum. 400 strażaków walczyło przez 10 godzin z rozszalałym żywiołem. Rozszerzający się gwałtownie ogień przerzucił się na sąsiednie składy wełny, bawełny, drzewa i par. Strażacy przedzierali się przez płonącą żywicę i potoki roztopionej gumy. Wielu z nich odniosło rany. Dopiero przy użyciu 50 pomp motorowych zdołano w końcu ugasić pożar.